środowiskie 4 lata temu, ale na ewentualny powrót nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy. Nie mogę powiedzieć za dużo, bo mam obwarowania kontraktowe, ale coś tam było, może się tego nie puszczać. Nigdy nie mów nigdy, zdecydowanie. Jest duża radość, bo wracam do domu. Cieszę się ja, cieszy się moja rodzina, moja narzeczona. Na pewno to fajny krok, powrót do domu, a jednocześnie takie trochę rozdarte serce, bo spędziłem 4,5 roku udanych, myślę, w Mielcu. I zżyłem się z tym miastem, ale no, czas zrobić krok naprzód. Jednak to jest ekstraklasa, klub z mojego rodzinnego miasta. I myślę, że ciężko mi było odmówić tej propozycji. To jest też duże wyzwanie, tak? Bo tam miałeś ugruntowaną pozycję, byłeś kapitanem. Tu jednak musisz od początku walczyć o swoją pozycję. No tak, jest konkurencja w środku pola i jestem świadomy tego, że nic nie dostanę tutaj za darmo. To, co miałem jako pozycję w poprzednim klubie, to tutaj nie ma żadnego znaczenia i jestem gotowy na to, żeby to wyzwanie podjąć. I ci, którzy gdzieś tam śledzili te rozgrywki, wiedzą, że te umiejętności są i będę robił wszystko na treningach, aby przekonać trenera do siebie. Problem z aklimatyzacją chyba nie będzie żaden, bo tu znasz paru piłkarzy, wiadomo, Kielce, tylko grać i pracować na treningach. No tak, znam sporo ludzi tutaj, pracowników klubu wiele się nie zmieniło, może drużyna jest na pewno inna niż jak opuszczałem Kielce, jakiś tam stały kontakt miałem też z chłopakami tutaj, jest paru młodych, których jeszcze pamiętam jak tutaj byłem. Ale myślę, że nie będzie jakiegoś problemu, żeby się wprowadzić w drużynę. Liczę, że chłopaki mnie fajnie przyjmą i wszystko będzie dobrze. Oglądałeś już filmik na Stali Mielec, podsumowujący twoją karierę? Niestety nie miałem okazji. Jakieś tam dostałem wiadomości na telefon. Co chwilę telefon wczoraj brzęczy, także nie nadążam po podłączeniu go do ładowarki, ale to chyba jest normalne w takich sytuacjach i myślę, że zaraz odpalę ten filmik. Na pewno może nie łezka się wokół zakręci, ale naprawdę to były udane lata mojego życia i zżyłem się z tym miastem. Chciałbym gorąco podziękować wszystkim kibicom Stali za okres, który tam spędziłem, ludziom związanym z tym klubem, piłkarzom, z którymi miałem przyjemność grać, bo poznałem tam wielu wspaniałych ludzi, przyjaciół, można już ich tak określić i na pewno będę tęsknił, ale to mija szybko. Po to tu przyszedłem, żeby tutaj jakąś kartę znowu napisać.